została wdowa z córeczką. Córeczka, chociaż mała, swojej matce pomagała. Zamiatała podłogę, perła grządki ubogie, chrust zbierała czasem, bo mieszkały pod lasem. Niosła proso dla kurek. A zwała się po prostu? Kapturek. Czerwony kapturek. Często w niebo spoglądała. W modre niebo kędy ptaki szybowały pośród chmurek. Teraz wiecie, kto to taki? Czerwony kapturek. Nie mruczek, nie burek, nie jest, nie ptak. Czerwony kapturek, to ja, zwem się tak. Pewnego ranka matka rzekła do czerwonego kapturka. Był gajowy u mnie z wieczora, przyniósł wieści, że babcia jest chora. Panie wilku, ja idę do babci. Babcia chora i czeka od rana. A gdzie babcia kochana mieszka? Za polaną, przy siódmym pagórku. No to się śpiesz, czerwony kapturku. Idzie czerwony kapturek. Pobiegnę na wzgórek, a las mi gra. Czerwony kapturek, to ja, właśnie ja. O, już chatka babuni. Co też dzieje się u niej? Ucieszy się, gdy zobaczy czerwonego kapturka. Biegłam tu sama z lekarstwami, przysłała mi je mama. Wejdź, kochanie. Już lecę, już idę. Babciu, może zapalić świecę? Nie, ja wolę, kiedy jest ciemno. Chodź, kapturku, przywitaj się ze mną. Babciu, ja się trochę boję, bo to zęby są jakieś nie twoje. Dobre są zęby każde, które prowadzą do gęby. A że jeśli tymi zębami wygodnie, zaraz ci udowodnię. To rzekłszy wilk, połknął dziewuszkę, tak jak wróbel połyka muszkę. Oblizał się, jęzorem mlasnął, wlazł pod pierzynę i zasnął, nie troszcząc się więcej o nic. Przez lasy, przez dąbrowy wędruje gajowy. Na trąbce w lesie gra i gra, a echo niesie trarara. O litości nie ma mowy. Będziesz miał, wilku, nauczkę. Oddawaj tu babcię i wnuczkę. Liczę do trzech, a potem już je oddaję z powrotem. Nie, tylko niech pan tę lufę odsunie. Babcia nawet uzdrowiona, czerwonego kapturka chwyciła w ramiona. Tak się całowały, ściskały i cieszyły, że odzyskały zaraz i humor, i siły. Potem się gajowemu rzuciły na szyję. Niech nam pan gajowy żyje, 100 lat albo i więcej. Cóż my możemy dać panu podzięce? Chyba ten kapturek czerwonej włóczki na pamiątkę od mojej wnuczki. Świetnie, niech go pan przymierzy, nawet całkiem dobrze leży. Trochę jest może zbyt kusy. Dodaj wiec, do kapturka jeszcze 2 całusy. Gajowy był w siódmym niebie. Okręcił babcię dookoła siebie, uściskał się z czerwonym kapturkiem, a wilka związał bardzo mocnym sznurkiem i zawiózł od razu do Wrocławia. Oto jest koniec bajki i koniec zabawy. Dziękujemy za wspaniałą interpretację czerwonego kapturka. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy jeszcze panią, która tak pięknie animowała kapiełki. Proszę. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję. Zapraszamy na następne przedstawienie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. No,